Cześć, siema, z tej strony Goldor, witam was bardzo serdecznie w końcu, naprawdę w końcu, w kolejnych Pink Slipsach na moim kanale. Dzisiaj gramy z De La Ve, jakoś tak, jest to trzecia osoba, którą wylosowałem spośród tych, które napisały swój nick origin w komentarzu pod poprzednimi Pink Slipsami, pod Pink Slipsami od O. Kurde, jak ja mówię, o, Ben Yedera Sif. No i cóż, dopiero ta osoba przyjęła zaproszenie. No i cóż, zaraz gramy. To jest skład oczywiście, którym gram. No i nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić tutaj mojego dzisiejszego przeciwnika do gry. No i po prostu rozegrać spotkanie. Gramy oczywiście o Toc Jeremiego Tulalon. No i mam nadzieję, że to spotkanie przysporzy wam wiele emocji. Oczywiście, jeśli chcecie wziąć udział w kolejnych Pink Slipsach, które rozegramy o International Man of the Match, jednego z International Man of the Match, o tak powiem, jeszcze zadecyduję o którego, być może to będzie jakiś naprawdę dobry zawodnik, być może będzie to trochę słabszy, jeszcze zadecyduję, ale jeśli chcecie wziąć udział właśnie w kolejnych, to bądźcie pewni, że polubicie ten film, napiszecie w komentarzu swój nick origin wraz z numerkiem od 1 do 50 i spośród osób, które wytypują poprawny numerek, który ja sobie już w głowie tutaj ułożyłem, wylosuje jedną i rozegra ze mną mecz. I najważniejsze, żebyście byli online, jeśli chcecie wziąć udział w środę w godzinach popołudniowych bądź wieczornych, więc jeśli nie będziecie, to od razu mówię, już nigdy szansy na Pink Slips mieć nie będziecie, bo to jest troszkę irytujące, jak ja chcę coś nagrać, a osoba, która zgłasza chęć, jest potem AFK. Więc to było na tyle, trochę takie gadanie, tutaj przeciwnik musiał dołożyć sobie kontrakty, bo niestety mu się wyczerpały, ale już wszystko jest ok. No i powoli przechodzimy do tego spotkania, będą się mylić stroje. Może się nie będą mylić. Zobaczmy jego skład. Mój już widzieliście. 4-3-3 for Beast. I mamy skład z Ligi Angielskiej. Ja gram oczywiście tym z francuskiej. Więc zobaczymy, jak to będzie. Trzymajcie za mnie kciuki. No i cóż, rozpoczynamy Pink Slips o Jeremiego Tulalon. Właśnie Tulalon. Molo. Gael Clichy. Gael Clichy, ależ piłka Falcao! I to mogła być pierwsza bramka w tym spotkaniu, ale ta piłka od kogo to była? Od Gaela Clichy'ego, to jest mistrzostwo świata. To jest mistrzostwo świata, ta piłka. To było mistrzostwo świata. Teraz Jeremy Tulalon! Jeszcze Tulalon! Jeszcze Tulalon! What the fuck is going on? Jeszcze Falcao! I nie mam pojęcia, co tutaj się działo, że tak powiem. It's FIFA 14. I właśnie mamy kontratak. Pierwsza akcja przeciwnika w tym spotkaniu. Dobrze tutaj na Gorier, czy jednak nie? 1 do 0. Samuel Eto. No i to jest cała FIFA 14. I wypuszcza tutaj tym razem Joao Moutinho. Lucas! Ale to jest bardzo niecelne uderzenie. Zobaczmy tą akcję. Będzie dośrodkowanie i będzie 2-0. Nie ma 2-0. Poprzeczka mnie ratuje w tym momencie. Jeszcze tutaj Nani. Nie, to nie był Nani, to był Nastri. Nie mam pojęcia, co się wyprawia w tym spotkaniu, ale coś czuję, że po prostu nie uda mi się tego spotkania wygrać. Nie, żebym się tutaj poddawał już w tym momencie, ale wiecie sami, jak to jest. Jak czujecie po prostu czasami, że nic nie wychodzi. No i to jest właśnie jedno z takich spotkań. Wybicie przeciwnika. Przegrał pojedynek Clichy. Piłka do Naniego, Nani, zejście do środka, Nani. Kurw! Nie! No ja pierdolę! Ale spierdolona gra! Kurwa, ja zmieniałem zawodnika, a nie w ślizg robiłem. Ja pierdolę! Koniec życia. Teraz wykończ to i mamy bramkę pierwszą dla mnie w tym spotkaniu. Właśnie Jeremy Tulalon. 39 minuta, jest 2 do 1. W pierwszej połowie 2 do 1 dla mojego przeciwnika. Fatalne spotkanie w moim wykonaniu. Fatalnie mi się gra, no a to jak nie odczuwa się radości z gry, no to już w ogóle źle być musi. No i cóż, zobaczmy statystyki, no wyrównany mecz, tak jak mówię, czerwona kartka jeszcze mam, muszę teraz chyba zmienić na trzech obrońców z tyłu, bo
No bo ja tutaj gram o zwycięstwo, ja tutaj asekuracyjnie grać nie mogę. 3-5-2, zobaczmy jak to teraz tam się układa. Kompany, Zuma, to jest ok. Tutaj jednak dam chyba Clichy'ego mimo wszystko. A nie Oriera. Orier tutaj na defensywnego. Chyba zagramy tak, że po prostu, oj, nie zdążyłem, gramy z jednym napastnikiem, już mi się tego zmienić nawet nie chce. No i mam nadzieję, że tutaj mimo wszystko bramkę jeszcze jakąś strzelić mi się uda. Tu lala. Zobaczmy Falcao, no szkur! I nie odgwizdasz faulu! Kurwa mać! Clichy, Falcao, no to jest ta akcja Falcao! What the fuck! Uwaga, James Rodriguez, Rodriguez i broni to uderzenie Petr Čech. Koniec, przegrywam 2 do 1 i chcę o tym spotkaniu zapomnieć jak najprędzej, bo był to po prostu bullshit. Wysyłam kartę tutaj mojemu przeciwnikowi, gratulacje. Mówi Goldzor, na razie i pa pa.